Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witam Was serdecznie, witam Was Krzysztof i witam Was ja, Ewelinka. Dzisiaj co? Dzisiaj na naszym kanale film z poszukiwań. Wybraliśmy się na poszukiwania wspólnie ze znajomymi, aby co dzisiaj łowić, co byś chciała znaleźć? Ze wszystkiego będę zadowolona. No. A ja bym chciał znaleźć jakiś guzik napoleoński, jakąś srebrną monetę. No, i co jeszcze? Trochę złota, no, nie pogardzimy. Trochę, tak z kilogram czy ile? Starczy. Starczy. Także, a co tak naprawdę wyjdzie, to przekonacie się w tym filmie. Zapraszamy Was do oglądania. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Wszyscy odpalili już swoje wykrywacze metali i ruszyli. Ruszyli po to, żeby znaleźć coś ciekawego. Natomiast ja dzisiaj będę używał wykrywacza metali XP Deus 2, jak również ProPointera firmy Garrett. I jest mój pierwszy sygnał. Widzę krążek. Nie uwierzycie. Pierwszy sygnał i jest coś, co może być monetą. Już zaglądamy do tego dołka. Zobaczcie, jest to tutaj. Odsłonię. Przybliżę. Widać rancik. A co to jest? Zaraz zobaczymy i przetrzemy. Co to może być? Serce zaczęło mocniej bić, natomiast nie jest to moneta. Jest to blomba ołowiana, pochodząca z XIX wieku. Na dzisiejszych poszukiwaniach też jest Andrzej, znany Wam już z innych filmików. Andrzej, pochwal się, co znalazłeś. Trochę guzików i jakieś tam monetki, nie? Te trochę, to co? To ile? Worek? Dwa? Nie, jest 7 monetek. A pokażesz nam? Chwila, ciszy skupień. O! No to na bogato. Kurde, felek. No. Cent. Francuskie? Francuska moneta? Nie, amerykańska. Cent? A. No i guziki, kulki. Gratuluję. Na złom ukopałam się jakiś zawias czy coś takiego. Mam trochę tego złomu, ale mam też bardzo ciekawą rzecz. Proszę bardzo, kompletny nawet scyzoryk. Rozbijamy tą grudeczkę. Jest jakaś krągłość. Jest to na pewno moneta. Nie, tam nie moneta. Guzik. A już myślałem, że morda mi się bardziej ucieszy. No ale trzeba się cieszyć z guzika. Podejdziemy do Piotka. Piotek skupiony, intensywnie kopie. Widziałem kilka dołków już miał wykopanych. Jak tam Piotr idzie? Słuchaj, idzie bardzo dobrze. Ale człowiek się w pośpiechu pakuje i nie wziął pointera. I teraz zobacz, jaka zabawa jest. Pochwal nam się swoimi znajdkami. Wcześniejszą ciekawą znajdką okazał się solid. Solidzik elbląski. Widać datę. Taki jest awersik, rewersik. 1700. I to wszystko. A oprócz złomu mam także ciekawsze rzeczy. Taki guziczek duży, czysty. Kulka. Jeden fenik. O ile się nie mylę, tak, jeden fenik. Taki guziczek z aplikacją. Nie wiem, jakiś kwiatek czy jakiś liść tutaj jest. Kawałek czegoś od czegoś. No i
taka duża moneta, jeden krajcar, tak? Dobrze mówię? Ale nie wiem, który rok, bo jest troszkę zdewastowana. Tak wygląda z przodu, a tak wygląda z tyłu. Darek zadowolony z poszukiwań? Jak najbardziej. Piękne ozdoby, jakaś klamerka, ale tu coś chyba patriotycznego będzie i bardzo ciekawego. To może być jakaś tarcza pruska, a to nie wiem co, coś spadło. Także gratuluję, a sobie jeszcze wezmę i zrobię zbliżenie tego czegoś. Podeszliśmy do Olgi. Olga jest kolejną kobietą, która włada wykrywaczem metali i świetnie sobie radzi, bo zawsze ma szczęście, dużo znajduje. I te pole, na którym jesteśmy, też jej darzy. Co tam, Olga, udało się znaleźć? Chciałam dwa guziki, ale nie mogę tego jednego znaleźć, ale tyle soniaczki na razie. Także gratuluję i życzę powodzenia na tym polu. Dziękuję. Gdzie to maleństwo jest? Tu coś jest. Jakie maleństwo wykrywacz widzi w ziemi. Nad czym tak się skupiasz? Nad kolejnym moim znaleziskiem. A jest nim plomba. Plomba. Zawsze się zastanawiam, jak mam mówić. Plomba ołowiana. Na pewno wszyscy mnie poprawią w komentarzach. Z napisami. Tu z jednej strony. A z drugiej strony jakąś też ma jakiś rysunek. Właśnie na początku pierwszy mój sygnał to była też ta plomba, tylko ona była słaboczytelna. Nie ma odciśnięcia. Znaczy na mojej nie było widać tych napisów. Zaraz zrobimy zbliżenie i pokażę wam konkretnie, o którą plombę chodziło. Tą 19-wieczną, o której wam wspominałem. A tu jest po niemiecku, coś tam Wasser. No Wasser. Wasser. Bo to niemiecka plomba. Dziewczyny uśmiechnięte, wypoczęte. Coś udało się jeszcze, Olga, znaleźć? Nie, glina sama. Kurczę, nie mogłam nic wykopać. Przyszłam tu, ale już się zbieram. Tymczasem zbieramy się do domku. Robić obiad, baby do garów, a kupy jeszcze zostają na polu, ale coś mi do góry padło. Jeszcze znalazłam takie coś, zobaczcie, taką aplikację do babeczek robienia, foremkę. Także my jedziemy robić obiad, chłopaki nie zostają. No i takie podejście Ewelinki mi się podoba. Daje nam możliwość jeszcze pochodzenia po tym polu i mam nadzieję, że wyjdzie sporo, a po powrocie dziewczyny przygotują dla nas obiad. Nic, tylko pozostaje się cieszyć i liczyć na to, że uda się jeszcze coś znaleźć na tym polu. Dziewczyny sobie pojechały robić dla nas kotlety, a my tu wyciągamy rarytasy. Jedna złotóweczka z okresu PRL-u. Z którego roku? Z 1986. Podejdziemy do Piotra, zapytać się, jak tam u niego dziewczyny pojechały. To i może więcej szczęścia, co? Dziewczyny pojechały, ale piwo zmrozić. Piwo zmrozić. Obiad robić. Szczęście, obiad. Szczęście trzeba wychodzić, nie? Tak jest, to nie jest tak lekko. Trzeba zrobić kilometry, żeby coś znaleźć. Nie ma tu dobrej wróżby, czy są kobiety, czy nie. Trzeba jednak swoje wychodzić. Kilometry w nogach. Ja w międzyczasie znalazłem jedną złotówkę perelowską, a ty? Kulkę. Na pewno polałońską. To jesteśmy w miejscu, gdzie takie rzeczy powinny być. Cały czas próbuję upolować jakiś guzik, natomiast no nie ma. Szukamy dalej. Ciężko. Chodzimy i szukamy. Szukamy, tak jest. Powiem ci, że pierwszy raz się z takim spotkałem, takim wielkim guzikiem. Ciekawe, do czego służył.
Wykopałem podkowę, ale zobaczcie, jaka ona jest wielka. Ułożyłem ją na dłoni. Zobaczcie, w stosunku do mojej dłoni, jakie ma gabaryty. Wielki ten koń musiał być, jakiś wielkopolski roboczy. Ewelinka dzwoni, pewnie z dobrymi wiadomościami. Tak? Halo? Halo, Dziubasku, o której macie zamiar wrócić? No zaraz idziemy, idziemy do samochodu, także za chwilę będziemy. To wstawiać już zimeki? Oczywiście, i smaż schaby. Ale nie będę ci schabów, nie wiem, gulasz. No to my nie wracamy do domu, jak nie ma schabowych, to gulasz nie, no za bardzo. Piotrek, dzisiaj gulasz na obiad, nie schabowe. To nie wracamy. Nie wracamy, miały być schabowe. Trudno, zjemy same. Dobra, na razie, żartuję, jedziemy do auta. Pa. No i jest kolejna podkowa. Jak na początku nie udało się znaleźć żadnej, to na koniec jedna po drugiej wysypuje się z ziemi. Spójrzcie sami, jaki piękny, mosiężny element. Od klamki, od drzwi. Kiedyś to robili naprawdę wszystko z taką klasą i smakiem. To nic nie było robione na sztukę, tylko musiało to mieć swój urok. Proszę, druga strona, jakiś odlew. Natomiast ta strona czołowa, gdzie klamka była przymontowana, naprawdę fajnie to się prezentuje. Nie jest to kompletne, ale cieszy naprawdę oko, a nawet bardzo cieszy oko. Ma to swój urok i smak. Tutaj jakby liście dębu były wkomponowane. Tutaj takie zwieńczenie takiej a la koronki. Naprawdę, naprawdę jest to coś, co warto było wykopać i uchować przed zniszczeniem w ziemi. Były podkowy, no to i musi być koń, no i jest koń. Jeszcze na zakończenie takim rzutem na taśmę udało się wykopać konika. Dwie podkowy znalezione, to jeszcze tam muszą gdzieś na tym polu leżeć dwie. No i czas zakończyć na dzisiaj poszukiwania. Za wiele nie znaleźliśmy, ale miło spędziliśmy czas. Spodziewaliśmy się, Ewelina się spodziewała nawet złota. Ciekawe, ile tego złota znalazła. Natomiast tak najważniejsze w tym wszystkim, że miło spędzony czas, kilometry wychodzone, organizm dotleniony, w brzuchach zaczęło buczyć, także jedziemy na obiad. Pamiętajcie, w poszukiwaniach nie chodzi tylko o poszukiwania, ale też, żeby spotkać się z znajomymi, porozmawiać. I miło wiedzą, tak. Wiedzą. No właśnie, o tej wiedzy, wymiany wiedzy zawsze mało się mówi. Wiedzą, doświadczeniem, no i przede wszystkim miło spędzić czas. Co tu za zapachy czuć? Nie ma obiadu. Co tu za zapachy czuć? Żadne. Hello, Hania, wyspałaś się? Cały czas w piżamie. Hello, Krzysztof. Na obiad już czeka na was, zostawiony. How are you? 16:30, a ty jeszcze w piżamach. Weź, bo my czekamy obiad w tygnie. To idziemy na salony. Ja już ściągam gumaki, możemy działać. Bo ja ci powiem, gdzie siedzimy. Dobra. Gdzie kto siedzi? Obiad! Chodź, wujek. Obiad to wujek, obiad, zobaczcie. Chodźcie wszyscy. My na poszukiwaniach, a dziewczyny tato, przygotowały tatuś. Niespodziankę. No tato, to na bogato. Siedzisz. Gdzie? Tu mama. To co wyszło dzisiaj w końcu na obiad? Wujek, Ciesia, chodź. Gulasz i warzywa z mięskiem. I ziemniaczki, i suróweczka. Zapraszam. Cyk. Olga, mów. Kiedy? Dzięki. Już? Ja sobie dołożę. Teraz ty skarbie mu kiedy. Już? Na mi się nie przyjdzie. Pani, dla ciebie już nie starczy.
Ja dostałem podwójną porcję. O. Smacznego. 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 Z sosem. Albo po niemiecku. To mało znalazł ten. No, mięso nie zasłużył. Ja znalazłem swoje. Piotrek się uśmiał, bo znalazł swój. Ja też trochę znalazłem, ale mam same ziemniaki. No bo czekaliśmy na was. Zlitowałaś się nade mną. Tak, jak zawsze. Proszę, i masz kawałek tego. Selera. Zdrowy. Także dziękuję i jemy smacznego jeszcze. Goście już pożegnani, chałupa posprzątana po obiadku, a musiałam jeszcze przed wieczorem przyjść do sklepu, bo Hanie coś wysypało, a ostatnio kupowałam wapno i zostawiłam u Krzyśka w sklepie. Także zabieram i lecę do domu. Dzisiejszy film to też podziękowanie naszym subskrybentom, prawda, Hanią? Musisz powiedzieć nam, co się wydarzyło, że robisz ten piękny rysunek. Dlatego, że dzisiaj jest, jakby to powiedzieć, tak jakby nagroda za tyle subików. A ile mamy subików? 40, 140. Nie, nie, nie. Jeszcze raz powiedz widzom. Podpowiedz. No. Podpowiedz mi. Dobrze, to ja przejdę z tej strony. Zobaczcie. Hania robi specjalnie podziękowania dla naszych widzów, bo też będziemy nadawać na żywo. Dlaczego powiedzieć kamerę? 14 tysięcy subskrybentów i chcemy podziękować wszystkim. I Hania specjalnie robi rysunek, który pokaże, prawda? No. A jak się czujesz jako osoba, która ma 14 tysięcy subskrybentów, czyli jak włączamy telewizję, to nas ogląda 14 tysięcy? No nie wiem. Jakoś dziwnie, jakbym była zwykłą rodziną, która nie nagrywa. A ile byś chciała mieć subskrybentów? 140 milionów. 140 milionów? 2 miliony. No to byśmy chcieli mieć 142 miliony subskrybentów, tak jak Hania mówiła. Także jeżeli możecie, oglądając film, zostawcie subika, lajka i jakiś komentarz taktyczny, prawda? A co byś chciała w komentarzach czytać od widzów? Nie wiem. Ja się za bardzo nie znam na tym. Nie znasz się na tym? Nie mam jakichś pomysłów. Zawsze wieczorami nie mam co pomyśleć do powiedzenia. Także widzicie okiem dziecka subskrypcje, komentarze, także po swojemu Hania to rozumie, ale będziemy wam wdzięczni za zostawienie subika i komentarzu i lajka taktycznego. Pomoże nam to w rozwoju kanału. Hania podpadła. Tak, to jest z kreseczką na dole. Dziękujemy, że jesteście z nami, że oglądacie nasze filmy, że mamy już tyle subskrybentów, także jest nam niezmiernie miło. I dziękujemy również osobom, które wspierają nas kanał. Naprawdę poprzez to możemy podróżować, rozwijać się, no i pokazywać wam filmy. Prawda, Hania? A co na to, Tosia? Macha. Macha. Także do zobaczenia w następnym odcinku i jeszcze raz wam serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.